Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na drugi odcinek wideo PZBOK Typ Dnia. Dzisiaj bierzemy pod uwagę rywalizację pomiędzy Boston Celtics a Indiana Pacers. Jak na razie wydaje się, że jest to najmniej emocjonująca para, z tego względu, że nie dość, że mecze są dosyć jednostronne, to jeszcze dodatkowo kończą się bardzo niskimi wynikami. Bardzo ciężko się to po prostu ogląda. Jak na razie prowadzą Boston Celtics 2-0, natomiast drużyny nie zachwycają w ogóle atakiem. Jeśli zsumujemy rzuty obu zespołów, to mamy skuteczność niewiele powyżej 40%. Spotkanie numer 1 zakończyło się sporym zwycięstwem Bostonu. W meczu numer 2 było trochę więcej rywalizacji, ale ostatecznie Celtics wygrali. Dlaczego tą parę wybrałem? Otóż PZBOK na najbliższe spotkanie wybrał linię zdobyczy łącznej punktów przez obie drużyny na poziomie 204. Patrząc na to, jak te drużyny grały w pierwszych spotkaniach, jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. W pierwszym spotkaniu mieliśmy łącznie 150 kilka oczek, natomiast w drugim było trochę lepiej, ale to wciąż tylko 190. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę tą skuteczność, jeżeli do tego dołączymy fakt, że wolniej gra tylko się w serii pomiędzy Spurs i Nuggets, to mamy przed sobą rywalizację, która jak najbardziej może spełnić ten nasz typ. Dodatkowym argumentem poza samą skutecznością jest fakt, że drużyny grają bardzo mało efektywnie w ataku. Pacers mają najgorszy atak w całych playoffach, gorszy nawet od beznadziejnych jak na razie Detroit Pistons, a Boston nie jest zdecydowanie lepszy, bo to jest zaledwie 11 miejsce jak na razie spośród 16 drużyn. Więc jeśli mamy taką sytuację, mamy tą linię na poziomie 204 punkty i jak dotąd maksymalnie 190 punktów zdobytych, to aż żal nie skorzystać i nie wytypować po prostu poniżej 204 punktów, co jak widzicie na załączonym obrazku, PZBOK bardzo fajnie opłaca. Okej, to tyle na dzisiaj, dzięki bardzo za kolejny odcinek i zapraszam do następnych w przyszłym tygodniu. Cześć!